Tym razem alerty i ostrzeżenia okazały się zasadne. Wichury i burze śnieżne 17 stycznia wyrządziły wiele szkód w naszym regionie. Żywioł spowodował utrudnienia komunikacyjne. Wiatry wiejący z prędkością nawet do 120 km na godzinę zrywał też linie energetyczne i powodował brak prądu. W powiecie brzeskim strażacy w związku z huraganem interweniowali 19 razy. Najwięcej, aż siedmiokrotnie telefony z prośbą o pomoc dzwoniły z gminy Brzesko oraz z gminy Gnojnik, gdzie zastępy strażaków interweniowały 4 razy. Po dwie Interwencje odnotowano w każdej z pozostałych gmin powiatu. Aż 17 drzew przewróciło się na drogi, ale także na domy. W rezultacie ucierpiały budynek gospodarczy w Suwczynie oraz dom mieszkalny przy ulicy Sądeckiej w Jasieniu. Tutaj wicher wiejący w kierunku południowym okazał się na tyle silny, że nie wytrzymały korzenie jednego z dużych drzew, które runęło na dach domu na sąsiedniej posesji. Na szczęście poszycie stosunkowo solidnej konstrukcji okazało się na tyle wytrzymałe, że spory ciężar go nie naruszył. Stąd na stosunkowo niewielką kwotę 5000 złotych wyliczono straty. W akcji zabezpieczenia tego zagrożenia interweniowali zarówno strażacy z OSP w jasieniu, jak i zawodowcy z jednostki państwowej w Brzesku. Drzewa łamały się jak zapałki również w Gnojniku, Dębnie, Czchowie, Szczurowej, Jadownikach i Bożęcinie. Linia energetyczna ucierpiała w Strzelcach Małych w rejonie Szczurowej. Zerwany kabel nad drogą trzeba było zabezpieczać także na ulicy Floriańskiej w jesieniu. W sumie w rejonie Brzeska w usuwanie skutków działania żywiołu zaangażowanych było 20 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży oraz 102 druhów z miejscowych jednostek OSP. Niebezpiecznie było także na drogach. W ciągu kilkunastu minut zostały one kompletnie zasypane. Na podjazdach pługi musiały usuwać śnieg, bo jezdnia była zmrożona i biała. Auta ślizgały się nawet przy drobnych manewrach, jak zmiana pasa ruchu. Na szczęście stosunkowo szybko zaczęło się rozpogadzać. Za poniedziałkowe zamieszanie na niebie odpowiadał kształtujący pogodę w naszym regionie wtórny układ niżowy. Przemieszczał się on z nad Skandynawii nad Rosję, ponadto z północy na południe przechodziła oś ostrej, ale niewielkiej zatoki niżowej. Problemy odnotowano nie tylko w rejonie Brzeska, ale w całej Małopolsce i w kraju. Wszystkie szkoły zdobyły wyróżnienia w rankingu tygodnika perspektywy. Srebrne tarcze otrzymały Zielonka, czyli zespół szkół technicznych i branżowych, który znalazł się na 151. miejscu w kraju, Czchowskie Technikum kardynała Wyszyńskiego na 212. miejscu oraz Brzeskie Technikum im. Piłsudskiego na 252. miejscu w kraju. To sukces, biorąc pod uwagę, że klasyfikowano 1165 techników w całej Polsce. Dużo dalej, na 685. miejscu w kraju, uplasowało się Brzeskie Liceum Ogólnokształcące, co dało szkole brązową tarczę. Tutaj porównywano osiągnięcia ponad 1250 szkół. My postanowiliśmy sprawdzić, na ile szkoły przygotowują młodych ludzi do pracy. Jakie specjalności obecnie są potrzebne w konkretnych powiatach na rynku, a jakie będą, o tym można się przekonać studiując barometr zawodów. Można go znaleźć w publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dowiadujemy się z niego, jakich zawodów brakuje na rynku, jakie są w równowadze, no i jakich jest za dużo. W tej ostatniej grupie znajdują się tylko ekonomiści. Zmiany na rynku pracy w centralnej części Małopolski przyniosły m.in. upowszechnienie się pracy zdalnej, rozwój technologiczny i związane z nim zmiany w zapotrzebowaniu na poszukiwane kompetencje cyfrowe. Dobre skomunikowanie z Krakowem powoduje, że wielu pracowników codziennie dojeżdża do pracy w stolicy województwa. W deficycie utrzymują się zawody z branży budowlanej i produkcyjnej, co jest związane również ze zwiększeniem produkcji przemysłowej po okresie spowolnienia podczas pandemii. Narastają problemy z pozyskiwaniem pracowników w zawodach medycznych. W pewnym stopniu rynek pracy jest nastawiony m.in. na szeroko rozumiany handel. Występuje zapotrzebowanie na pracowników sprzedaży internetowej, specjalistów PR, marketingu, reklamy i sprzedaży to skutek częściowego przeniesienia się handlu do sieci internetowej wynikający z nowych przyzwyczajeń konsumentów Z dużym zainteresowaniem spotkała się akcja pomocy 17-letniemu Kamilowi Pajorowi, który zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Podczas koncertu charytatywnego w Szkole Podstawowej w jasieniu gromadzono fundusze na leczenie ucznia brzeskiej zielonki. Odbyło się wiele licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców, ale także rękodzieła czy wypieków pań z miejscowego koła gospodyń. W sumie na konto zbiórki przekazano blisko 25 tysięcy złotych. Ponadto podczas imprezy można się było także zarejestrować w bazie danych dawców szpiku. W koncercie wzięli udział tancerze Szkoły Tańca Thomas Dance. Podopieczni tego studia odnoszą sporo sukcesów. Ostatnio dostali się nawet do finału. Mistrzostw Świata i po gorącej rywalizacji w stylach standardowych i latynoamerykańskich, ostatecznie zajęli szóste miejsce w dziesięciu tańcach. Podczas koncertu sporo było także akcentów ludowych. Prezentował się zespół regionalny Porąbcoki oraz grupa Lisbent z Jasienia. Sporo emocji wzbudziły też występy zespołu regionalnego Żegiestowska Bukowina. Nie zabrakło występów uczennic miejscowej szkoły. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały Zuzanna Kurzydło i Emilia Nowacka. Kolędy zagrał i zaśpiewał zespół Sezon na Czereśnie z Porąbki Uszewskiej. Nazwa grupy nawiązuje do czasu, kiedy wszystko wydaje się piękniejsze. Otaczająca zieleń, ciepłe promienie słońca i rozpoczynające się wakacje sprawiają, że mamy więcej energii do działania. Członkowie zespołu chcą z każdym koncertem otwierać nowy Sezon na Czereśnie, w którym ludzie cieszą się, że mogą tańczyć i śpiewać. Ponadto zaśpiewały też m.in. Anna i Kinga Gurgul, zwyciężczynie pierwszej edycji telewizyjnego show Applaus Applaus. Z duetu Kacpra i Łukasza Kornasiów zabrakło tego pierwszego, ale Łukasz dzielnie nadrabiał akcenty solowe brata w partiach śpiewanych i zaprezentował się bardzo ciekawie. W trakcie występów można było zakupić ciasta i wyroby kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańców Jasienia. Organizatorami wydarzenia pod patronatem burmistrza Brzeska były Szkoła Podstawowa w Jasieniu, Sołtys i Rada Sołecka w tej miejscowości oraz Koło Gospodyń Wiejskich pozytywnie zakręceni. Ponieważ to już drugie niebezpieczne zdarzenie w tym rejonie miasta na przestrzeni kilku tygodni, przypominamy, Kościuszki jest ulicą główną i wjeżdżając na nią musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Zapomniała o tym prawdopodobnie mieszkanka powiatu, która wieczorem prowadziła Forda Focusa i wyjechała z ulicy Sienkiewicza prosto przed maskę innego samochodu, tej samej zresztą marki jadącego od strony Krakowa. W tej sytuacji kierowca Forda nie zdołał wychomować i usiłując ominąć auto na jego pasie jazdy, uderzył w nie bokiem, a następnie odbił się od krawędzi. Wężnika. Zderzenie zakończyło się dla 38-letniego mężczyzny dość groźnie wyglądającym dachowaniem. Na szczęście w rezultacie zarówno kierowca, jak i sprawczyni kolizji nie doznali poważniejszych urazów. Mężczyzna miał jedynie powierzchowne obrażenia prawej ręki. Taką diagnozę postawili członkowie zespołu medycznego, który pojawił się na miejscu. Wszystko wskazuje więc na to, że ucierpi głównie portfel prowadzącej Fokusa. Oprócz remontu swojego samochodu i utraty zniżek z tytułu ubezpieczenia, musi bowiem zapłacić 1520 zł mandatu. Fakt, że nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu na nogi, postawił policjantów oraz dwa zastępy strażackie z miejscowej jednostki. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej i porządkowania miejsca zdarzenia występowały utrudnienia w ruchu.